Restauracja Del Paso w Trzebini. Dzień Kobiet w Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów Radość. Moimi gośćmi są uczestnicy dzisiejszej imprezy, pani Małgorzata Lasoń oraz Janina Wardak. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy impreza jest organizowana cyklicznie? Tak, co rok. A który raz uczestniczycie pani w tej uroczystości? Ja uczestniczę drugi raz. A ja już jestem czwarty raz. Ile pani przybyło dzisiaj świętować razem z wami? 34 osoby. A co czeka na uczestniczki dzisiejszej imprezy? Kwiaty. Dobre jedzenie, deser pyszny, lampka wina, kawa. Miło, sympatycznie. No i oczywiście prezencik jakiś będzie w formie czekoladki albo bomboniery. A z czego najbardziej cieszą się panie w tym dniu? Z otrzymanych kwiatów, życzeń czy różnego rodzaju upominków? No ja myślę, że najbardziej mnie ucieszy zawsze spotkanie z koleżankami, porozmawianie, miła atmosfera, wyjście z domu, relaks taki do końca. No oczywiście kwiaty też cieszą. Dzień Kobiet. Jak pani uważają, czy to miłe święto, czy zbędna tradycja? Jest to bardzo miłe święto i powinno trwać co roku, nawet dwa razy do roku. Nie powinienabym się, gdyby było obchodzone. Właściwie to może być codziennie. Właściwie codziennie powinno być święto kobiet. Bo jednak kobieta to jest ostoja. Zasługują kobiety na to. Dziękuję za rozmowę i życzę udanego świętowania. No, dziękujemy bardzo. Ja dobrze składam.